Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Troszeczkę nie nagrywałem, troszeczkę nie było odcinków, za co was przepraszam, ale dlaczego tak było? No po pierwsze, nie było zbytnio co nagrywać, no tak naprawdę na tym Shakesie zbytnio nie mamy co robić na ten moment, więc no wszystko się tam dzieje samo, czyli tam klika mawkę i tak dalej, no ale jeżeli chodzi o lochy, no to każda postać jest tak dopchnięta, że no ciężko cokolwiek na odcinek znaleźć, tak, no a nie będziemy robić odcinka z klikania awki. Co za tym idzie? Będzie nowa seria, już tak naprawdę nie wiem, czy nawet nie dzisiaj, czy może jutro nagram. Będzie nowa seria z Isaaca, The Binding of Isaac. Będzie to seria z tej najnowszej wersji, nie wiem jakie tam są wersje, w każdym razie zakupię to za 100, chyba 30 zł na Steamie. Tam jest chyba Rebirth, Afterbirth i Afterbirth Plus. To jest tam jakby cała, można powiedzieć, seria tego Isaaca i strasznie mam ochotę już to pograć od dawna. Już kiedyś grałem w tą podstawową wersję, więc wiem co i jak. Teraz sobie troszeczkę poprzypominam i będzie nowa seria właśnie dla jakby w takim wypadku, gdzie w tym Shakesie nie mamy zbytnio co robić. Spodziewam się, że nie będzie wiele osób zainteresowanych nią, bo jednak kanał powstał na bazie Shakesa i też właśnie Shakesa tutaj najchętniej oglądacie. No ale mimo wszystko myślę, że jakiejś tam części może się spodoba, może będą sobie oglądać. Ja nawet dla własnej przyjemności sobie w to pogram i też przy okazji ponagrywam, bo mam już od dawna ochotę. Ta gra jest bardzo długa, ja lubię takie gierki właśnie, gdzie się coś generuje losowo, tak jak w Isaacu, te wszystkie rany, które tak naprawdę no każdy jest inny. Więc będzie seria właśnie z The Binding of Isaac, właśnie na takie momenty, gdzie nie mamy co robić na postaciach tutaj w Shakesie i nie ma zbytnio co nagrać. Druga sprawa, no co, no na żadnej postaci nic nie robiłem, jest w ogóle ten event letni, który tak naprawdę zaskoczył, nawet mnie zaskoczył, bo nie wiedziałem, że coś takiego będzie, nie przygotowywałem się na to. No i druga sprawa, no tydzień temu był Epic, więc no tydzień temu mieliście ten, nazwijmy to, maraton z trzech postaci, które chcieliśmy przebrać i które przebraliśmy, więc no zbytnio na tym nawet nie było co szaleć, nie miałem co robić, no bo wszystko było jakby... Wszystko było zrobione, nie? Wszystkie postacie, które chciałem przebrać, były obskoczone, no i nie było co. Jedyne co, no tutaj na wojowniku załadowałem 3600 grzybów i stwierdziłem, że sobie coś podziałam w piątek, z tym, że jakby, no wiecie, no wojownik to jest jednak taka postać, gdzie ja sobie tutaj na bieżąco coś klikam i nie wiedziałem, czy w ten piątek będę chciał nagrywać, będę w ogóle miał czas i tak dalej, no bo jak teraz wracam po nockach, idę spać, potem staję tam jakoś po południu, no to nie zawsze jest chęć właśnie na to nagrywanie. Więc stwierdziłem, że po prostu wróciłem w piątek, tam o 5 rano, 5:30 chyba. Więc stwierdziłem, że sobie na tym wojowniku po prostu coś tutaj podziałam. No i 3600 grzybów się rozpłynęło. Miałem sobie zmieniać tylko broń, a tak długo mi nie leciała, że zmieniłem sobie w końcu cały ekwipunek. Oprócz tego jakieś tam lochy poklikałem w tym czasie, trochę darmówkami, trochę za grzyby. No generalnie sami widzicie, stan konta grzybów jest niewielki. Jeszcze dzisiaj trochę tornado dopychałem też właśnie rano. No i zaraz wam tutaj popokazuję, co się zmieniło. No mamy 338 level, więc troszeczkę większy. I tak, jak to tu wygląda na tle serwera? No tak naprawdę co? Pikachu oraz Tracer to są wojownicy, którzy są od nas mocniejsi, którzy mają po prostu level większy. I jak to tutaj tak naprawdę wygląda? No Pikachu ma ten level większy tylko i wyłącznie ze względu na lochy. On tutaj ma te statystyki, sami możecie zobaczyć, ma ponad 1000 siły więcej i tak naprawdę no niecały 1000 HP więcej, więc no to jest bardzo, ale to bardzo dużo i tak naprawdę on tutaj sobie tego expa wyrobił przewagę tylko i wyłącznie dlatego, że przepchnął lochy. Przepchnął, co ciekawe, Esteros 13, co dla mnie to jest po prostu chore, że... Bo zawsze wiecie, zawsze jest tak, że jak pokonamy Gurołaza, zwłaszcza takim wojownikiem, to później lecimy ten 10, 11 i 12 w miarę szybko, ten Esteros, natomiast 13 to jest znowu blok na dłużej, przynajmniej tak powinno być. A on ten 13 pokonał, potem 14 to jest tam jakiś prostszy, no to też go pokonał i z tego co wiem, no to teraz jest na 15, więc po prostu no 600 milionów expa ma z tego Esterosu i tutaj generalnie no Tornado, z tego co wiem, Tracer ma na przykład 475, podejrzewam, że Pikachu ma jeszcze większe,
więc no z tego Tornada też na pewno expa ma, no ale wiadomo, no jemu nie, oprócz tego, że ma trenera 15, gdzie my mamy 13 dopiero, no to jemu jeszcze z uwagi na to, że ma te statystyki o wiele lepsze, no to mu o wiele łatwiej te lochy przepychać, tak więc no nie ma co się dziwić, co może to klikamy też, co możemy to klikamy tak naprawdę. Na ten moment chcę do Tornada tutaj 4.75 dobić, bo pytałem Trazera, co ma za lochy, w ogóle jak to wyglądało, po ostatnim epiku przez tydzień tak naprawdę byliśmy top 1 wojownikiem, udało się nam to. I co? No ostatnio w piątek tutaj Pikachu pocisnął strasznie, dlatego też nas przegonił, a Trazer na ostatnim epiku w ogóle nic nie działał. Ja już miałem taką cichą nadzieję, że po prostu mnie okłamał z tymi lochami, że ma po prostu bardzo podobne do nas i jakby nie ma tej przewagi expa, o której mówiłem tam w jednym z poprzednich odcinków z Wojownika, no a się okazało, że ostatnio podziałał, no i teraz mając lochy tak naprawdę no praktycznie takie jak my, ma ten level 342, więc jest to no 4 levele przewagi i zaraz wam tutaj pokażę, on ma nawet w sumie słabsze lochy niż my tak naprawdę, bo on mi tutaj napisał, poczekajcie, o jest Trazer i napisał mi tak, Tornado ma tylko większe o 13, bo my mamy tam chyba 463 dokładnie, więc to Tornado będę chciał sobie dobić do jego poziomu, bo to są w ogóle, to jest strefa mroku i tutaj ma 6 na 20 w 13 piętrze i 3 na 20 Esteros, no to tak jak my. W świetle ma 13 na 20, 13 piętro, my mamy 14 z tego, co kojarzę, dokładnie, czyli on jeszcze tam dostanie expa. Esteros ma 12 na 20, my mamy 13, to dzisiaj rano w ogóle pokonałem, to też dostanie z tego jeszcze expa, to jest łącznie 600 milionów, więc prawie level tak naprawdę. Szkołę Magii ma 14 na 20, to tak jak my, Hemorido 11, to tak jak my. Olimp i Bogowie 4 na 10 i 5 na 10, no to tak jak my. Więc generalnie no my sobie dobijemy te 13 tornad, 12 przepraszam, do tego 4.75, no a on tutaj jak zabije te dwa lochy, no to dostanie 600 milionów expa, no to jest, no nie wiem, no prawie 5 leveli przewagi tak naprawdę z czystej awanturniczości, skąd on tyle ma, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie no ciężko go będzie dogonić na pewno, bo jednak on, no nad lochami tego nie nadrobimy, nie, to jest za duża strata, no tutaj Pikachu na przykład, jak ja miałem 3.34 bodajże, to on miał 3.31 i przegonił mnie tam chyba do 3.36, bo właśnie tyle tych lochów kliknął i nadal zresztą klika regularnie z tego co widzę, więc no tutaj Pikachu to nadrabia lochami, no ale Trazera też nie dogoni, więc no jest to ciężkie, nie ukrywam, że jest to ciężkie i w ogóle jest to bardzo silny serwer, no ale jednak mimo wszystko no ten 338 uważam, że też nie jest wcale taki zły. Możemy sobie jakąś arenkę kliknąć, a spróbujemy tutaj Ice Ghosta, bo ten Ice Ghost też nas tutaj długo był przed nami tak naprawdę i długo tutaj z nim szliśmy łeb w łeb, no teraz trochę odstaje, ciekawe czy jeszcze podziałał, ale udało się, podziała na tym epiku, udało się bez większego problemu go pokonać. Jeszcze mamy misję w ogóle trzech paladynów pobić, więc będę musiał ją sobie tutaj jako tako machnąć, ale okej, to nieistotne. No i co dalej, no tak naprawdę pokażę wam lochy i tyle, no 10 grzybów mam, więc nie będziemy tutaj zbytnio nic klikać, co miałem to przeklikałem, chyba na ostatnim odcinku Tornado było 405, więc no prawie 60 tornad poszło w górę, no ale mówię, no to jest wojownik, więc ja tutaj kontentu nie zostawiam na odcinki, tylko klikam sobie samemu. I tak, zacznijmy od tego maga, którego bodajże na ostatnim odcinku nie mogliśmy pokonać, gdy ja się przebrałem właśnie po tym epiku, później tam sobie klikałem regularnie, aż w końcu on padł. No tutaj same krytyki, no dosyć szczęśliwa próba, no ale udało się. Tutaj do tej Bridget może od razu wam ją pokażę, to jak sami widzicie dzisiaj 5.53, to dokładnie dzisiaj ją pokonałem. I tak, ta Bridget, powiem wam, że zużyłem na nią z 1500 grzybów plus od tygodnia waliłem na nią darmowe próby, no to jest po prostu niepojęte ile ja tutaj na nią zużyłem. No jak sami widzicie dzisiaj tak naprawdę ile, z 10 grzybów klikłem i nagle padła, idealna próba, no bo same krytyki, a ona mi tutaj żadnych nie dała. Już były tam próby po 2 miliony, po 500 tysięcy i tak dalej i to mnie właśnie tak skłaniało do klikania, no ale takiej idealnej nie mogłem znaleźć, aż tutaj nareszcie udało się. Dobra, kolejne, zimny drań to jest Esteros kolejny po tym magu 10 i on tutaj w miarę szybko padł, to jest co prawda zwiadowca, ale tam może 3-4 grzyby i tak naprawdę padł, nie było z nim większego problemu, no ale co, no tak jak mówię, no w Esterosie główną blokadą są tak naprawdę wojownicy, no i tam ewentualnie ta królowa matka to jest chyba zwiadowca, o ile się nie mylę, możecie mnie poprawić, jeżeli nie coś źle powiem, ale tak, to jest chyba zwiadowca, no i na niej też się tam nieraz stoi troszeczkę, ale generalnie no tutaj głównie
głównie wojownicy. Ostatnio wam też mówiłem, że muszę wydropić sobie kluczyk do Esterosu w mroku, no i ten klucz wreszcie się udało wydropić. No i tak naprawdę dostaliśmy darmowe 600 milionów expa, to też jakby po odcinku zrobiłem. No tutaj wojownik za wiele nie zrobił, Maguś troszeczkę, 84 miliony, no i Kunegunda dosyć ładnie zbiła, dla nas zostało 48 milionów, no i ledwo, bo ledwo, ale zbiliśmy. No i kolejny to jest Mańkut Lannister, to jest 2 na 20 w tym Esterosie i tutaj tak, no wojownik troszkę zrobił, Mag też 92 miliony, ile Kunegunda, no dokładnie, Kunegunda tak coś kojarzyłem, że zrobiła dużo, no i za nam zostało 40 milionów, no i też podobna próba jak poprzednia. Generalnie jak odblokujecie... No przynajmniej ja tak zawsze mam, jako free to play to nie mam pojęcia, ale jak odblokujecie ten Esteros w mroku, to warto jest ładować pierwszy i drugi poziom od razu, bo dosyć szybko padają, no a dają właśnie te 300 milionów expa, to jest tam około jeden level tak naprawdę, więc no sporo, nie? No i tutaj mamy upiornego jeźdźcę, to jest Paladyn, zresztą sami widzicie, że dosyć sporo nam tutaj zabrał z pierwszego hita, 115 milionów mu zostało HP, w sensie on ma HP, nam troszeczkę zdjął tym fireballem, no i zobaczcie, że to musiała być bardzo, bardzo szczęśliwa próba, bardzo dużo bloków tu musiało pójść, bo zobaczcie ile my tutaj mieliśmy HP, on nas w dalszym ciągu ładuje, tutaj pierwszy bloczek, drugi bloczek, nie ma bloka, on tutaj te hity też wcale nie ma, nie są takie mocne, no w sumie ma siły do 2000 prawie mniej, o 1,5 mniej niż my, ale generalnie no jakieś tam mocne kryty na koniec, no i pokonany, upiorny jeźdźca, to było 24, czyli wczoraj. Potwór w jeziorze też nam dosyć szybko padł, to jest zwiadowca, 98 milionów, to jest też Hemoridor, no to nie dawało zbyt dużo expa, więc nie było warto zbytnio tego klikać, no ale już chciałem wycisnąć to co mogłem tak naprawdę. Jakie są w ogóle teraz plany na tego wojownika? No na pewno będę chciał to tornado dobić, nawet myślę, że do 4-8-6, do tego silnego gula, na nim to już będziemy długo stać. Esteros będę chciał na pewno kliknąć jakimś cudem te dwa poziomy, żeby do tego Pikachu dobić, ale nie mam pojęcia jak to zrobię, no Pikachu też ma gemy, no on tam te staty ma głównie z gemów, bo ma kopalnię o wiele wyższą, więc może bym tutaj się pokusił o to, aby tą kopalnię jakoś machnąć na chociaż 13, nie wiem czy ma to sens, no ale zobaczymy. W każdym razie no ten Esteros, no i myślę, że tutaj to 13 piętro jest możliwe, ten 6 na 10 jest w miarę do zrobienia, więc myślę, że jego tutaj jeszcze sobie spróbujemy machnąć. Dobra, no i to co kliknąłem dzisiaj to był Cerber, to tam był chyba w czym? W tych, nie w greckich bogach, chyba w greckich bogach, tak. To nawet nie wiem, to powinienem w sumie wiedzieć, ale nieistotne, o ile dobrze mówię, to są greccy bogowie. To jest zwiadowca, no dosyć sporo ma tutaj HP, 201 milionów, troszkę się też z nim pomęczyliśmy, no ale padł w miarę łatwo, w sensie no w miarę łatwo, tam ile, ze 100-150 grzybów na niego poszło, także no sporo, no ale i tak tragedii nie ma, tak naprawdę, no tutaj ładne hity po 25 milionów, walimy krytyki. Więc jeszcze jakaś pewnie magia uników tutaj dojdzie, 32,5 miliona, 22,5, no i tutaj pewnie jakaś seria bloczków, drugi bloczek, trzeci bloczek, no i tutaj dwa mocne kryty i poszło, no zobaczcie, 45 milionów, no nie jest to za wiele, ale zawsze coś. Poczekajcie, czy ja nie powiedziałem głupoty? Góra Olimp... A tu są mordercy bogowie, ale to chyba Góra Olimp, to chyba greccy po prostu. Nieistotne, w każdym razie no Cerber padł. Dobra, Dindendor to jest mag i jego też się z nim trochę pomęczyliśmy, ale też udało się go pokonać. Tu jak widzicie jeszcze 336 poziom, wbiłem 337 z Tornada, potem pokonałem ten Esteros, tego maga, tą Bridget, udało mi się, więc wbiłem 337,5 tak naprawdę, no i sobie dobiłem tutaj zawki 338, więc nieźle. Dobra, i ostatni przeciwnik, a to już jest ta Bridget, to już ją widzieliście, no bardzo fajniutka próba, prawie 4 miliony, 7,3, 7,5, tutaj prawie 10, no i na koniec prawie 13, więc fajnie, że udało się ją po prostu pokonać. Obrażenia od zimna 27% w ogóle, to już mi tutaj o 1% daje więcej niż moja, to można pomyśleć nad podmianką. Ale dobra, no tak naprawdę to by było na tyle, taki odcinek można powiedzieć z podsumowania. Najważniejsza jeszcze sprawa, co do w ogóle pupili, możecie podobno złapać, jest jakiś błąd i w ten event można złapać podobno pupila urodzinowego, więc jeżeli ktoś go nie
nie ma, a ktoś przegapił urodziny i tak dalej, to może popróbować. Nie jest to potwierdzone, w sensie ja tego nie doświadczyłem, bo jakby na wszystkich kontach mam już tego żółwia. Natomiast pisali ludzie na czacie, że kto go tam nie złapał, to może go właśnie w ten event złapać. Podobno jest to błąd, natomiast no nie naprawiam go, bo teraz jest weekend, więc... jakby po weekendzie już się skończy event, więc już będzie po ptakach, że tak powiem, ale podobno można tego żółwia złapać, także sobie możecie popróbować. Wyspa Trupiego Łba, możecie popróbować, poszukać, to jest rzadki pupil, więc wam może od razu nie wypaść, ale tam myślę 2-3 misje właśnie z tej Wyspy Trupiego Łba i powinniście go znaleźć, także szukajcie, no bo to jest fajna okazja dla tych, którzy przegapili. Moim zdaniem jest to słabe na przykład, bo no po to jest urodzinowy, żeby go zdobyć w urodziny, a nie w jakieś tam inne eventy. Na przykład tutaj na tym serwerze dużo mi dało to, że go pokonałem, bo niedużo go złapało tak naprawdę. No a teraz sobie cała reszta może nadrobić i go złapać, bo właśnie jest taki błąd. No ale trudno, tak to w tej grze czasem bywa, także po prostu próbujcie, szukajcie sobie i tyle. Jeżeli jeszcze chodzi o rankingi, o polskich graczy, no to raczej tutaj nie ma do nas zbytnio podjazdu na ten moment. Actimelek jest 328 i tutaj jeszcze był Evil 334, to widzę, że trochę pocisnął, no ale nadal to są prawie 4 levele straty. I jeszcze był taki zwiadowca, poczekajcie, on tutaj miał, o, Mr. Nemesis, dokładnie, 330, prawie drugi, no ale też raczej im będzie ciężko do nas, chociaż jako, że to jest łowca i zwiadowca, no to jeszcze nas mogą pocisnąć, jeszcze tam na jakichś wojownikach, gdzie my będziemy stali, to oni nas mogą wyprzedzić, no ale zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że taki odcinek z podsumowaniem wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz jakiś tam dla statystyk, co tam u was, jak tam wam leci ten evencik, co tam w ogóle było, jak mnie nie było, nazwijmy to, wbijajcie na Discorda dla widzów, też przy piątym komentarzu jest, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i tyle. I tak naprawdę jeżeli chodzi o Shakesa, to zobaczymy, jakieś tu postaram się coś wymyślić na odcinki i tak dalej, a będzie ta nowa seria Zajzaczka, na którą już tak naprawdę nawet samemu czekam. Więc tak, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!